Niedzielne covery. Hello wszystkim, witam Was w kolejnych niedzielnych coverach. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi, a jeśli nie, to życzę Wam dużo zdrowia w tych trudnych czasach. Teraz już mówiłam to na Insta, kto mnie nie siedzi na Insta, to nie wiem. Także życzę Wam dużo zdrowia teraz, bo wiemy, jakie są czasy trudne podczas tej kwarantanny. Także życzę Wam dużo zdrowia. A dzisiaj, jak widzicie pod tytułem, mam piosenkę Dimasza. Po prostu słuchajcie, ja Dimasza od 2 miesięcy katuję. Odkąd usłyszałam jego pierwszy jakiś cover, to było, on był w jakimś chyba chińskim, takim The Voice of Poland, coś takiego w The Voice, tylko że właśnie chińskim. I dla mnie ten człowiek to jest jakiś po prostu magiczny, jakiś czarodziej wokalny. Także jeżeli nie słyszeliście jeszcze jego, to podlinkuję na dole. Po prostu to, co on robi ze swoim wokalem, to jest wow. Nie dość, że ma skalę. Ja po prostu nie wiem, jak on to robi. Ale dzisiaj mam jego piosenkę. Strasznie mi się ta piosenka spodobała. Postaram się zaśpiewać po kazachsku. Kazachsku, tak się to mówi. Postaram się po kazachsku zaśpiewać. Będzie to dla mnie wyzwanie. Wzięłam sobie właśnie ten tekst, napisałam fonetycznie, posłuchałam, jak on śpiewa. Więc jeżeli ktoś umie mówić po kazachsku i coś będzie nie tak, to przepraszam. I już nie przedłużam i słuchajcie, zapraszam Was do posłuchania wersji mojej tej piosenki. Piękny tekst, polecam Wam sobie przeczytać tłumaczenie. I piosenka ma tytuł Swan, czyli łabędź, nigdy nie wiedziałam, jak się to wymawia. Także lecimy z tym coverem. Bahatan
nadzieję, że jako tako to wyszło. Jako tako, oczywiście piosenka bardzo jest trudna i nie zrobiłam tam zmiany modulacyjnej, bo mi się oczywiście myliły akordy, wiem o co chodzi. Ale tak, mam nadzieję, że jakoś podołałam piosence i serdecznie Wam polecam Dimasza posłuchać jego wokal, bo to jaką on ma skalę, co on wydziwia, śpiewa w każdym stylu. Słuchajcie, klasycznie śpiewa, rozrywkowo, po prostu to jest jakiś wokalny czarodziej, tak jak Wam mówiłam. Także jeżeli nie słyszeliście tej piosenki i w ogóle jego na żywo, to serdecznie Wam polecam i zostawiam Wam linki na dole. A jeżeli moja wersja tego coveru, tej piosenki, która jest coverem, zawsze mi się to myli, przepraszam Was. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam Was do grubaśnego kciuka, subskrypcji na dole, jeżeli jesteś tu nowy i ten filmik Ci się podobał. I widzimy się w kolejnych moich periodukacjach. Więc to było w kolejnych moich filmikach. I życzę Wam dużo zdrowia jeszcze raz i miłego dnia. Pa, pa!